ponownie dokończę ten filmik, bo mi zabrakło baterii, ale mam drugą, nie ma źle, jestem przygotowany. A czy wy jesteście przygotowani, pan trener Czesko, na te finały? Czy jesteście przygotowani? Jak wyglądało te wasze przygotowania? Bo wyście tutaj byli na półfinałach i znacie tą halę, nie potrzebujecie tego treningu, co teraz mają drużyny Sierakowa i z WKK. Ostatnie dni jak wyglądały? Znamy halę, znamy halę, znamy niektórych przeciwników, tak? A co ostatnie, ostatnie przygotowania, to tak bardziej troszkę wypoczynek, troszkę biegania, bo byliśmy na zielonej szkole. Po Europie trochę pojeździliśmy, tak? Troszkę było, mówię, tam piłek, troszkę biegania. Chłopcy wypoczęci. Na treningu wyglądali ostatnim w Lublinie dobrze, także myślę, że fajna hala do gry, także myślę, że będzie dobrze. Wiem, że jesteście zgłoszeni do przyszłego roku do Ebla. Czy to była nagroda dla was za dobre wyniki w rozrywkach U14? Nie, to dzięki Jarkowi Pelczarowi, prezesowi klubu MK Start Lublin, Markowi Lembrychowi, wiceprezesowi Lubelskiego Związku Koszykówki i piastującego też miano wiceprezydenta miasta Lublin. Mieliśmy takie taka była wizja klubu, by zgłosić drużyny do właśnie do tych prestiżowych rozgrywek jeblowskich. Także nasza drużyna U20 pod wodzą Marka Zielińskiego będzie grała U20 i my, czyli U16. To już będzie za rok. Wojciech Paszek i ja będziemy grali jako drużyna druga. To będzie wszystko za rok, a my szykujemy z Wrocławiem, żeby nie kolidowało to z Eblem. U15 szykujemy i chcemy zrobić od razu, zaprosić wszystkich. Bardzo byśmy całą chcieli. Całą Senkę i dam jakieś dwie dzikie karty. Tylko, że jednak ta pasarela troszkę jest inna gra niż potem już U15. Myślę, że... Chyba, że zmienią rozgrywki na U15. Bądź zrobić tak, jak to tam przewiduje Polski Związek Koszykówki, by to było U15, tak? Czyli byłby to kadet wtedy, tak? Tak. No. Bez pasareli, ale... Nawet jak to będzie, to dopiero będzie za 2 lata. Bo teraz ja uważam, że to jest słuszne U15, bo z IBI pójdziemy teraz tokiem szkoły, tak? Pójdziemy tokiem podstawówki. Tak. Ale mówię o tym, zgodzisz się ze mną, że najważniejszy mecz w tych turniejach mistrzowskich Polski jest ten pierwszy mecz. Zawsze jest, bo ty masz wyjście. Z kim zagrasz pierwszy mecz? Z Tychami. Mistrz Śląska, który chyba wszedł mocno do finału, bo wyeliminował Obrę Kościan. Z Tychami graliśmy. Bardzo dobra, bardzo gdzie dobra. Gdzie na turnieju graliście z Tychami? Graliśmy z Tychami w Dzięki-Bogu, w Wielice. Bardzo dobra drużyna, no ale mówię, finał mistrzostw Polski to finał mistrzostw Polski, tak? To jest 8 zespołów najlepszych w kraju. Dokładnie, dyspozycja dnia na pewno. W tym mówię TBV Start Lublin, a nikt mówi, a ręki tu nie zatrzymuje. A weźmy trochę historii, czy kiedyś w Lublin był finał U14, bo ja chyba nie pamiętam, a już byłem na 12 takich finałach. Ja z kolei chyba za młody, żeby pamiętać, ale mi się wydaje... U20 miałem swoją drużynę. U20, tak? Grałem na tej hali z rocznikiem 95-96. Byliśmy w finałach już z Polski. Wszystkie mecze były przegrane, ale mówię, no... Po 15 latach był Start Lublin w najlepszym 8 w tym kraju. Masz pełny skład, bo wiem, że był chłopak, który... Pamiętam jeszcze nie tak dawno, który w Wielice, kiedy byłeś dziesiątkowany kondycjami. 4 kondycje, 5. Ale wszyscy już chłopacy doszli, nawet ten ze złamaną nogą. Nie. Wojtek, jak się okazało, nie miał złamanej nogi i nie będę tutaj ukrywał i później na coś tam, jak to się mówi kolokwialnie, zrzucał, zganiał. Mamy wszystkich, tak? Czyli przywieźliśmy 16 ludzi, 15 oczywiście może być zgłoszonych na liście. Jeden przyjechał, który z nami trenuje. Oczywiście, ale no musi być poza listą, ale mam wszystkich, co chcę, wszystkich zdrowych, także wszystko w ich rękach, nogach, głowach. Tak, ja się chłopaku zapytam, bo to ostatni dzwonek przed kampem centralnym. Też to Jasio i Michał
dwóch ludzi, którzy, no Maćka Szelaka tutaj nie ma, którzy dostali pierwsze powołanie na szerokie liście kadry. I teraz będziecie musieli grać, jak myślicie. Jest jakaś trema, jak się widzi, trenera reprezentacji na widowni. A może ich być nawet trzech, bo wyjdzie na pewno pan Rogowski. Prawdopodobnie z Wrocławia przyjedzie pan Dziergowski. I z Włocławka może być ten, jak to się gra, jak na ciebie patrzą, cię obserwują. Czy wy się wyłączacie w tym momencie i gracie swoje? Raczej się wyłączamy. Właśnie raczej stajemy i staramy się skupić na grze i tam nie patrzymy, co robicie na widowni, tylko gramy swoje. A czy jak gracie i słyszycie z widowni, swoich rodziców, a to, tamto, czy też macie klapki na uszach nie, i macie trenera cały czas wrotkę skierowany na trenera, a nie tu trener jest, a ty prawym okiem patrzysz dalej do rodziców. Oni mają słyszeć mnie albo Wojtka. Na pewno tam czy mama, tata, bo to jest normalne, tak? Jak ja bym był na trybunach, to mi się nie znam, przepraszam, że to mówię, ale bym się nie znam, to w szkółce też bym pewnie krzyczał coś do swojego dziecka, ale oni mają tak, że skoja się mniej Wojtka i to jest u nich, mówię, wielka zaleta. Jesteście ogranym zespołem. Ile zaliczyliście tych turniejów? Chyba sporo. Dużo by było wyliczyć. Waszym zdaniem tutaj z tych drużyn takie najmocniejsze zespoły, co wcześniej jeszcze z nimi grali, albo ich znacie z turniejów? To naprawdę się radzi. Byliście też na turnieju u nich w Sierakowinach? Ten pierwszy wielki turniej na 16 drużyn, tam się nie udało drużynę Sierakowa, bo zajęli dopiero czwarte miejsce. Tam wygrał zespół z Sopotu, jak się nie mylę? Sopot wygrał. I teraz tu, słuchajcie, Sopotu nie ma, czyli tu nie zawsze nie są przykładem tego, co się dzieje. Jak wam się tutaj podoba hala? Graliście już mecze, czy kosze nie są za twarde? Pada. Graliśmy na tej hali, kosze są może lekko za twarde, ale tylko pada. Jak się nie mylę, dostaje się chyba MVP w jednym meczu, czy nawet wyróżnienie w półfinałach, tak? Tak. Michał oglądałem niestety z telefonu, ale drużynę prowadził do zwycięstwa, tak? Bo ciebie nie było w tym mówię niestety tak, bo prowadził Wojtek, przyjechała jego żona Iza Paszek, która zresztą była reprezentantka Polski, tak? Która nosiła koszulkę kadry narodowej z orzełkiem na piersi. Razem prowadzili zespół, a dla mnie było, mówię, to doświadczenie traumatyczne, tak? Bo przed kościołem, bo błogosławieństwie, dokładnie mówię, tak, jak to było. Musza się zdjęła i przed kazaniem, no wyszedłem z kościoła, tak, i oglądam, jak tam chłopaki sobie radzą. Było dobrze. A czy przyjedzie wasz wierny kibic, pan Nieradko? Powinien przyjechać. Darek chyba tam. Darek przyjedzie. Będzie dużo kibiców z Rumunii. Myślę, że tak. Rodzice tak myślisz, będzie koło 30 będzie? Może nie 30, ale będzie też sporo. Będą bębny. Ale będzie sporo. Wszystko, flagi, wszystko będzie. I jesteście z nami do końca, do niedzieli. A to zobaczymy to jutro tam na odprawie, jak to tam ma wyglądać, ale jeśli tak będzie, mówię, taka koniec. Mam nadzieję, że wyjedziemy w niedzielę, tak? Ja myślę tak, że bez znaczenia na wynik, jesteście w najlepszej ósemce w Polsce. I to jest historyczny wynik. Co wygramy, to nasze. No. Co wygracie, to wasze, to jest historyczny wynik dla Lublina. I nawet jakby się nie udało, a chłopcy będą walczyć, to nie macie aż tak daleko, żeby tutaj finałów nie zobaczyć. Może jacyś rodzice zostaną. Ale miejmy nadzieję, że się uda, bo to są 14. Wszystko zrobimy. Ja już wierzę, że po takich finałach przez 12 lat i nie jeden faworyt niestety odpadł. I trzeba wyjść w mecz, trzeba wyjść w finały. Zgodzisz się z tym? Mieliśmy bardzo, naprawdę, bardzo, bardzo ciężkie ćwierćfinały. No. Ja uważam, że ćwierćfinał do przejścia jest trudniejszy jak półfinał. Ciężkie mecze mieliśmy naprawdę w Pawianicach. Bardzo ciężkie. No. I tam zabrakło Pawianicom też trochę szczęścia. Bo tam był decydujący z nim mecz. Z Gorzelcem, tak. No to wszystkiego dobrego, panowie. No i będziemy dopingować i będą MVP meczu, bo to w Radomiu zawsze jest MVP meczu. Oczywiście będzie na rozpoczęciu hymn narodowy, jak to bywa. No. I zobaczymy, jak to wypadnie. Przede wszystkim dobrze się pokazać przy trenerach. Każdy wynik będzie dobry, jak to mówiłeś, każde zwycięstwo cieszy. I nie ma, ja uważam, że tutaj nie ma pewnego faworyta żadnego w tych finałach. Nikt tutaj, jak to mówię, nie zatrzyma się. Co mamy? My co mamy, mówię, ze swojej strony rzucimy do walki i koniec. Ale tak? Mówią tak, słuchaj, że wygrywa ten zespół, który ma silnych, fizycznych, tak w cudzysłowie powiem, takich koni,
no to ci wygrywają. To nie do końca chyba jest tak. Co mamy, to rzucimy do walki. To wszystkiego dobrego. Jutro pierwszy mecz, o którym z kim? 12.15. Czyli co, wy zaczynacie? Tak. Pierwszy kosz tak. Nagroda u Zibiego. Pierwszy blok nagroda. Wyjdzie wsad jakiś w 14. Michał może zrobi. Dziękuję.